Mamusie są super i bez względu na to, ile razy będziemy o nich mówili, bo to z pewnością nie jest temat na jeden krótki filmik, nic nie zagraża ich świętości. Ale musimy pamiętać, że rola mamy w życiu małego dziecka to nieco inna rola, a w zasadzie zasadniczo inna rola niż rola mamy w życiu dziecka bardzo dużego, czyli dorosłego. Najczęściej pytacie, co zrobić, kiedy nawet nie prosicie mamy o zdanie, tylko coś tam sobie bąkniecie, a ona ma nieprzepartą potrzebę wyrażenia własnej opinii. I jak tylko uchylicie drzwi do swojego życia na taką malutką szparkę, to pojawia się w nich stopa mamusi, a potem cała jej okazała postać. Prostych rozwiązań nie ma, ale warto zacząć od pytania. Czego tak naprawdę chcemy? Czy zdjąć mamusię z piedestału i odebrać jej kluczową rolę w naszym dorosłym życiu, czy też chcemy, żeby ona nadal tam była, ale na naszych zasadach? Drugie niemożliwe. Pierwsze trudne, ale wykonalne. Najpierw musimy uwierzyć, że mama, choć postać wyjątkowa, jest także człowiekiem. I podobnie jak wszyscy inni ludzie, bierze odpowiedzialność za własne uczucia. I kiedy jej odmawiamy, a słyszymy: tak mnie boli serce i głowa po każdej rozmowie z tobą, to naszym zadaniem jest uporać się z oczekiwaniem, że będzie radosna z powodu tej odmowy, a jej zadaniem jest poradzić sobie z bólem serca i głowy.